Oczywiście takich wydarzeń kulturalnych w Lublinie, które pamiętam bardzo dobrze, jest bardzo dużo, bo bardzo dużo się w tym mieście dzieje, ale takim chyba najważniejszym dla mnie osobiście wydarzeniem była pierwsza edycja festiwalu Konfrontacje Teatralne. Nie tylko dlatego, że to było pierwsze moje zawodowe zetknięcie z teatrem, ale przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy do Lublina na 4 dni przyjechało tak wiele zespołów. Był to fantastyczny karnawał, fantastyczne święta teatru. Po wizytach Teatru 8 Dnia, Teatru Wierszali, czy spektaklu Ośrodka Praktyk Teatralnych Narodzieńcy, czy wreszcie Teatru Prowizorium Janusza Opryńskiego, założyciela festiwalu, miałam szansę spotkania z teatrami nie tylko z Polski, ale również z Izraela, Włoch, Stanów Zjednoczonych. I wtedy tak naprawdę ta miłość do teatru wybuchła i rozkwitła i myślę, że to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem obecnie, jest w dużej mierze dzięki Januszowi Opryńskiemu i temu festiwalowi, z którym byłam związana przez 10 lat, a którym niezmiennie kibicuję co roku.